Edyta Nawrocka, witam Państwa, zapraszam na serwis informacyjny. Prawie 14,5 tysiąca zachorowań na grypę zarejestrowała w zeszłym roku Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wałbrzychu. Szczyt zachorowań to okres od stycznia do marca. Okres jesienno-zimowy to czas największej liczby zachorowań. Statystyki pokazują, że najwięcej osób choruje od stycznia do marca. W powiecie wałbrzyskim w ubiegłym roku 2016 zarejestrowano łączną liczbę zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne 14 485 zachorowań, przy czym największa liczba zachorowań zaobserwowano właśnie w pierwszym kwartale 2016 roku. Zarejestrowano wtedy 6573 zachorowania na grypę oraz zachorowania grypopodobne. Drugi kwartał, już tutaj obserwujemy spadek tych zachorowań, zarejestrowano 1805 zachorowań. Trzeci kwartał, to już troszeczkę obserwujemy, troszeczkę większy, 1878 zachorowań na grypę i grypopodobne. No i już przed sezonem właśnie tym jesienno-zimowym, również w czwartym kwartale jest tutaj wzrost zachorowań. Zarejestrowano w czwartym kwartale ubiegłego roku 4229 zachorowań na grypę oraz zachorowania grypopodobne. Światowa Organizacja Zdrowia od 4 lat promuje szczepienia jako najskuteczniejszą formę przeciwdziałania grypie. Szczepienia są szczególnie zalecane osobom z grup ryzyka, które obejmują m.in. osoby starsze, kobiety w ciąży, dzieci, osoby z chorobami współistniejącymi, które mają obniżoną odporność i szczególnie groźne jest dla nich wystąpienie poważnych powikłań w czasie choroby. Każdy może się zgłosić. Szczepienia oczywiście są odpłatne, są prowadzone przez lekarzy pierwszego kontaktu. Lekarz musi najpierw kwalifikować osobę, czy jest osoba zdrowa, wystawia zaświadczenie i z takim zaświadczeniem można udać się do punktu szczepień, do gabinetu zabiegowego. Szczepienie oczywiście jest prowadzone przez pielęgniarkę w punkcie zabiegowym. Co ważne, szczepienie powinno być ponawiane co roku, bo wirus grypy szybko mutuje. Szczepienia są prowadzone przed rozpoczęciem sezonu grypowego. Zalecany jest zwłaszcza wrzesień. Smog nie zagraża Wałbrzychowi. Występuje sporadycznie, ale nie stanowi większego problemu dla miasta. Miasta takie jak Wałbrzych, jeśli nie są w nich wprowadzane odpowiednie rozwiązania ze względu na położenie, są szczególnie narażone na działanie smogu. W górach następuje tak zwana inwersja, czyli odwrócenie temperatur. W efekcie smog snuje się nad miastem. Wdychanie smogu może spowodować choroby nowotworowe. Ludzie często się dziwią, dlaczego tak wiele osób choruje na raka. Właśnie między innymi dlatego, że nie dbamy o środowisko, nie dbamy o to, co spalamy, prawda? Więc tak, po pierwsze dobra jakość paliw spowoduje to, że tego smogu nie będzie i nie będzie problemu z zanieczyszczeniem powietrza, a po drugie oszczędności, tak? A więc docieplenie budynków, wymiana okien, nieogrzewanie pomieszczeń, w których nie przebywamy, wszelkiego rodzaju oszczędności również przekładają się nie tylko na wynik jakby finansowy, ale również na stan powietrza atmosferycznego. Zimą smog pojawia się, kiedy ludzie, by zaoszczędzić, spalają odpady. Wynika to z małej świadomości ekologicznej. Smog się pojawia kiedy? Najczęściej zimą, kiedy ogrzewamy mieszkania, prawda? A więc te setki czy tysiące nawet kominów z mieszkań dają efekt. Ten efekt się potęguje i wtedy, kiedy jest zimno, i wtedy, kiedy spalamy gorsze rodzaje paliw. Niestety okazuje się, że sytuacja się kumuluje, ponieważ zimą ludzie, żeby potanić koszty ogrzewania, spalają wszystko, co się da. W porównaniu do innych miast w Wałbrzychu nie ma wysokiego natężenia smogu. Wyprowadziło się gaz koksowniczy, który jest brudny, wilgotny, wprowadziło się gaz ziemny, wprowadziło się instalacje odpylające i odsierczające na ciepłowni między Podzamczem a Piaskową Górą. Na Piaskowej Górze na ciepłowni przy ulicy Długiej wymieniono kotły z węglowych na gazowe. Przestawiano małe kotłownie lokalne z węgla na gaz. Ciągle się coś robiło, prawda? I teraz raptownie wszyscy się obudzili, że oni mają smog,
a w Wałbrzychu nie ma. Od 3 lat w Wałbrzychu realizuje się program wymiany kotłów węglowych na kotły gazowe. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę dotyczącą reformy edukacji. Gimnazja zostaną zlikwidowane, zespoły szkół przekształcone w pojedyncze placówki. Co stanie się z wałbrzyskimi szkołami? Gimnazja po tak zwanym wygaszeniu przekształcą się w szkoły podstawowe i licea. Czy nauczyciele i uczniowie mają się czego obawiać? Urząd Miasta Wałbrzycha nie dysponuje szczegółowymi danymi na temat zmian. Nie wiadomo, w jakie placówki przekształcą się konkretne gimnazja. Do tej pory nie ma precyzyjnych zarządzeń i wytycznych, jak tę reformę należy wdrażać. W związku z tym przygotowujemy się do tego sami. Ciągle od kilkunastu miesięcy spotykamy się z dyrektorami szkół, omawiamy tę sytuację, jakkolwiek zależy nam głównie na tym, aby wprowadzenie tej reformy w Wałbrzychu odbyło się z absolutnie minimalnym skutkiem zarówno dla dzieci, i to jest naszym najważniejszym celem, jak również dla nauczycieli, grona pedagogicznego, osób związanych z edukacją i pracujących w tej sferze oraz dla rodziców. W Wałbrzychu już jakiś czas temu rozpoczęły się zmiany. Sieć szkół jest dostosowywana. Takie zmiany odbyły się zarówno 5, jak i 2 lata temu. Dostosowywaliśmy rejonizację tych szkół do absolutnie maksymalnego wykorzystania i efektywnego tego zaplecza, które posiadamy w chwili obecnej. W związku z czym, kiedy przyjdzie nam już wdrażać tę reformę na początku przyszłego roku szkolnego, będziemy to robić w atmosferze spokoju i tak, aby miało to jak najmniejszy efekt, również ekonomiczny dla naszego miasta. A reforma wejdzie w życie 1 września tego roku. Złote serce otrzymał dr Dariusz Rybacki, ordynator oddziału rehabilitacyjnego specjalistycznego szpitala imienia dr Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu. Wyróżnienie wręczył radny Rady Miasta Wałbrzycha Ryszard Nowak. Jak tłumaczył radny Nowak, Złote Serce jest wyrazem wdzięczności ludzi, którym Dariusz Rybacki oraz załoga oddziału rehabilitacyjnego pomogli wrócić do normalnego życia. Jest to podyktowane dużą ilością wniosków i telefonów od naszych pacjentów, którzy tu przebywali. Bo panie redaktor, proszę zobaczyć, za każdymi drzwiami, które tutaj są, jest jakieś cierpienie. I z pacjentami, którymi się spotykałem, panie Ryszardzie, ja już mogę chodzić, chodzę o okulach. Moja córka samodzielnie już coś pisze. Syn po rehabilitacji po pokoju czy kuchni już, prawda, się przemieszcza. I to jest taki ogromny dar. Tutaj pacjenci otrzymują drugie życie. Dariusz Rybacki przyznaje, że sukces jest wynikiem pracy całego zespołu, który czuwa nad zdrowiem i bezpieczeństwem pacjentów. To wyróżnienie jest dla nas bardzo cenną nagrodą. Ono świadczy o tym, że nasza praca jest doceniana przez innych ludzi. Niestety w dobie teraz naszego kryzysu nieczęsto patrzy się na służbę zdrowia w sposób bardzo pozytywny. Pacjent u nas leczony jest przez 3, 4 bądź 6 tygodni. W tym czasie możemy tego pacjenta dokładniej poznać, jak gdyby żyć się z tym pacjentem, poznać jego potrzeby. Wyróżnienie zostało przyznane na wniosek mieszkańców i byłych pacjentów, którzy kierowali do Ryszarda Nowaka wnioski z prośbą o uhonorowanie doktora Rybackiego. Policyjny pościg w Kamiennej Górze. 31-letni mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Był pod wpływem narkotyków i nie miał prawa jazdy. Pościg rozpoczął się w centrum miasta i trwał kilkanaście minut. Kierowca samochodu marki Kia nie reagował na polecenia zatrzymania się, ignorował wszelkie nadawane sygnały. Mimo trudnych warunków atmosferycznych jechał bardzo szybko. W momencie, gdy pojazd zbliżył się do przejazdu kolejowego, na którym zostały opuszczone rogatki, policjanci, wykorzystując sytuację, podbiegli do niego, wybili szyby w samochodzie i obezwładnili mężczyznę. Mężczyzna miał przy sobie amfetaminę, był pod wpływem narkotyków, nie miał prawa jazdy. Uciekając, mężczyzna spowodował wiele zagrożeń w ruchu drogowym. Pojazd zabezpieczony na policyjnym parkingu. Sprawcy przedstawiono zarzut posiadania środków odurzających, za co grozi mu do 3 lat więzienia. O karze za liczne wykroczenia drogowe zadecyduje sąd. W ręce świdnickiej policji wpadło 4 mężczyzn podejrzewanych o posiadanie narkotyków. Mieli przy sobie marihuanę i amfetaminę. Zatrzymani to mężczyźni w wieku od 20 do 38 lat. Zatrzymano ich między 5 a 7 stycznia na terenie Świdnicy, Świebodzic i Strzegomia. Wszyscy trafili do policyjnego aresztu, a następnie usłyszeli zarzuty. W świetle obowiązujących przepisów za nielegalne posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych grozi im kara do 3 lat więzienia.
Zapraszamy na kolejny weekend styczniowy. Tym razem można powiedzieć, że weekend naszy. Zaczynamy go wcześniej, bo w czwartek spektakl Sztuka, jedna z najświeższych naszych propozycji. Autorką tekstu jest Jasmina Reza, którą być może Państwo znają, jest autorką scenariusza do filmu Rzeź Romana Polańskiego. I tu historia jest podobna. Z małego deszczu wielka burza, zaradza się wielka kłótnia na temat sztuki. O gustach podobno się nie dyskutuje, a nasi bohaterowie postanowili zacząć i doprowadziło to do niezwykle śmiesznych, ale i tragicznych sytuacji. W ramach sceny inicjatyw aktorskich Sztuka Czesław Skwarek, Michał Kosela, Janna Łaganowska, Rafał Kosowski zapraszają w czwartek, w piątek na godzinę 19, a w sobotę i w niedzielę Shoah Show, nasz z kolei trochę starszy spektakl, taka nasza własna wersja Skrzypka na dachu, bez piosenki Gdybym był bogaty, ale za to z wieloma innymi atrakcjami. Historia tragiczna pomieszana z kabaretowym wdziękiem. Włodzimierz Dyła w jednej ze swoich najlepszych ról. Zapraszamy na Shoah Show w sobotę o godzinie 19 i w niedzielę o godzinie 18 do Teatru Dramatycznego Sztuka, Shoah Show w tym tygodniu. Chcielibyśmy Państwa bardzo serdecznie zaprosić na nasz koncert, który odbędzie się już 13 stycznia w piątek w klubie Apropo w Wałbrzychu. Jaki tam jest adres? Bieniawskiego 82. Zagramy nasze autorskie piosenki, jak również piosenki do tekstów takich poetów jak Edward Stachura, Rafał Wojaczek, Stanisław Grochowiak, Andrzej Bursa, Kazimierz Wierzyński, Adam Bąkowski, Michał Żuczkowski na przykład. Także jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszamy. Będzie na pewno bardzo poetycko. Bardzo noworocznie. Bardzo fajnie. Tomasz Klukoć. Michał Żuczkowski. Czyli Jesus Band. To już wszystkie wiadomości w dzisiejszym serwisie informacyjnym. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia. Prezenterkę uczesał salon fryzjerski René. Wałbrzych, Piłsudskiego 50. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.